mało pozytywny start, dlatego że nasza mała chyba źle czuje. Jak macie zwierzaki, to na pewno znacie ich zwyczaje. U nas jest tak, że jak dzwoni nasz budzik, to kicia już z drapaka zeskakuje i słychać, jak do nas biegnie. A jak się budzę przed budzikiem albo równo z budzikiem pierwszym, to patrzę, czy już biegnie do nas. No i kot nie biegnie, więc się zdziwiłam, wyszłam, no i kotek przywitał mnie miałkiem. Wiecie, patrzę, mówię, okej, dwójeczka, nie taka jak powinna być i no, wytarłam ją i tak dalej, oho, myjesz się dobrze. No ale później, dosłownie chwilę po tym, jak ją przymyłam, wytarłam, to zwymiotowała. No ale okazało się też, że wymiotowała w nocy i zwymiotowała chwilę później, więc... I zastanawiam się, czy jechać z nią do weterynarza. Nie wiem od czego, szczerze wam powiem, bo ona je ciągle to samo. Zastanawialiśmy się, czy to nie te kłaki, ale no szczerze mówiąc, no nie przyglądałam się temu, co wycierałam. Po prostu wytarłam to i wyrzuciłam do śmieci. Natomiast na kłaki dostawała taką pasę. Dawno już jej nie dostała, ale to wydaje mi się, żeby zwróciła raz i koniec, a nie, że jeszcze teraz przy mnie. Więc nie wiem, zobaczę. Jeśli jeszcze będzie wymiotować, to zadzwonię do weterynarza. Bo no, wolę nie ryzykować, wiecie. Może się zaraz poprawi, może to była taka jednorazowa akcja. Więc na razie nie daję jej śniadania. Nie chcę też, wiecie, żeby zaraz wymiotowała. Jak się, wiecie, jak trochę nie zje, to jej się nic nie stanie, zje później. Ale ma taki wzrok. Stary poszedł do pracy, ja miałam iść biegać, no ale oho. Więc tak, zostaję z młodą, będę ją obserwować. Mam nadzieję, że sobie trochę pośpi, że napije się wody. Na razie obwąchuję te miejsca, które już powycierałam, bo ona u nas jeszcze nie miała takiej sytuacji, żeby wymiotowała, miała krótką biegunkę, ale no też jakoś, wiecie, nic poważnego tam się nie działo, więc patrzę, poszła tam sobie. Także no będę ją obserwować i jeśli w ciągu godziny coś się jeszcze będzie działo, no to od razu dzwonię do weterynarza. Mam też takie fajne probiotyki, które kupiłam właśnie po poprzedniej akcji u weterynarza. One są drogie, ale kupiłam całe opakowanie, bo była promocja. To jest Proplan, już nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, może wam gdzieś wstawię, więc w razie co można dać, bo to jest właśnie dobre po takich problemach żołądkowych i tak dalej. Nie wiem, odbudowuję to może jakąś florę w żołądku czy w jelitach. Co, kochana? Poszła tam na górę na drapak, więc tak, nie ma biegania. Dzisiaj zajmujemy się młodym pacjentem. Nie wiem, tak naprawdę słuchajcie, nie wiem, bo ja zawsze patrzę wieczorem, czy nie leżą jakieś resztki jedzenia na podłodze, żeby ona czasem nie zjadła. Ona nie wejdzie na stół, jak krzesła są odpowiednio ustawione, więc też tam nic nie zje, a też nic nie zostawiamy. Także nie wiem, raczej nie mogła nic tutaj naszego zjeść, więc zastanawiam się, czy puszka, którą otworzyłam, może nie wiem, nie jest jakoś zepsuta. No ale to jest świeża puszka i taka sama jak zwykle. Ale może coś jest z nią nie tak, nie wiem teraz, czy to wyrzucić, czy co. Grunt jest taki, że misia nic nie ubrudziła. Jakieś tam reszteczki na dywanie były, ale udało się to domyć. Wszędzie wszystko na panelach, więc wiecie, łatwo wszystko domyć. W ogóle biedna, no ja wcześniej w ogóle nie widziałam jej takiej, bo nie było takiej sytuacji, pierwszy raz tutaj wymiotowała. Więc mam nadzieję, że wiecie, że to już koniec, że już więcej się nie będzie męczyła i że wszystko będzie dobrze. Najwyżej parę godzin właśnie nie będę jej dawać jedzenia. Jak zobaczę, że już tak konkretnie się domaga, że jest głodna, to wtedy jej dam, ale właśnie muszę przemyśleć, czy to może nie ta puszka. Bo wczoraj biegała jeszcze wieczorem normalnie, a pod wieczór ja tą nową puszkę otworzyłam, więc może coś z tym. Tak siedzę na tej podłodze. Kicia już tam u góry siedzi na drapaku. Nie robię żadnego biegu, jakby aktywny kwiecień poczeka. Najwyżej jutro zrobię jakiś trening albo bieg. Nie chcę jej samej zostawiać. Po pierwsze, żeby czuła się dobrze, że wiecie, jestem z nią, a nie gdzieś sobie wychodzę. A po drugie, żeby w razie co móc tutaj zareagować. I tutaj jestem właśnie wdzięczna za to, że wiecie, mam taką pracę, jaką mam. Bo jakbym musiała tak jak Kuba na 8 już być w pracy, to ja nie wiem, co ja bym miała w tej sytuacji zrobić. Chyba bym musiała wolne na żądanie brać albo coś. No bo co, kota tak na cały dzień byśmy mieli zostawić? No ciężkie takie sytuacje są. Siostra też pracuje w konkretnych godzinach, więc... O, ekspres się wyłączył, miałam sobie kawę. O, zaczyna mruczeć. Będzie dobrze, ja z tobą tutaj jestem.
kochani, ja już po moim pierwszym biegu, jak widzicie, jestem czerwona. Molly w ogóle mnie chyba nie poznała w tej czapce i tak dalej, bo jak otworzyłam drzwi, to była zdziwiona. Więc tak, jestem czerwona, zmęczyłam się, ale było super. 3 km, 7:11 średnie tempo i łącznie 22 minuty 8 sekund. Chciałam biec wolniej, przyznam wam szczerze, ale cały czas się pauzowałam. Wiecie, pilnowałam się jakby, starałam się pilnować, zwalniać siebie. Jak widziałam, że się napędzam, to próbowałam zwolnić, ale no jakoś te nogi wyrywały do przodu. Nie zależało mi dzisiaj, wiecie, na jakimś super tempie. Nie chodziło też o czas, tylko o to, żeby zrobić 3 km na spokojnie. Prawda, miałam takie 2-3 króciutkie pauzy na złapanie oddechu i biegłam dalej, ale ogólnie było bardzo przyjemnie, więc chyba jutro też idę biegać i pojutrze też. Zobaczymy oczywiście, jak się będę czuła. Zaraz się też troszeczkę rozciągnę. Ja po każdym bieganiu zawsze rozciągam nogi. Po prostu wychodzi mi to na dobre. No i naprawdę dzisiaj rano cieplutko, 14 stopni, aż się trochę zgrzałam w tej bluzie. Piękna wiosna, starałam się wam też parę przebitek nagrać, piękne kwiatki, wszystko rozkwita. Tak, jestem na maksa czerwona, więc muszę chwilę ochłonąć. Rozciągnę się, wypiję wodę i pójdę pod prysznic. Więc tak, albo będę sobie teraz zamieniać treningi z bieganiem, albo na jakiś czas będę po prostu tylko biegać. Zobaczymy, na pewno nie planuję teraz nie wiadomo ilu kilometrów robić. To znaczy wolę robić, wiecie, częściej wychodzić i robić te krótsze dystanse, niż od razu się porywać na jakieś, nie wiem, 5 czy więcej. Zwłaszcza, że więcej to nawet chyba nie biegałam. Biegałam najwięcej 5. Ale pierwszy bieg w sezonie jest. Mówiliście, że wybiegacie też wcześniej, jak jest zimno, że można cały rok biegać. Oczywiście, że można. Ja po prostu jakoś zimą nie mogłam się do tego przekonać. Wiem, że można się dobrze ubrać. Mi po prostu nie do końca sprawiałoby radość bieganie w takim mocnym zimnie, ale jak już się robi teraz cieplej, to myślę, że no mamy kwiecień. No to spokojnie do jesieni, przez jesień można sobie co jakiś czas biegać. No teraz mamy aktywny kwiecień, więc chcę to robić naprawdę często. Ale zobaczymy też, jak będzie z energią, z motywacją. Póki co jest i bardzo mnie to cieszy, było przyjemnie, więc z chęcią jutro pójdę znowu, także robię rozciąganie i lecę pod prysznic. A no jeszcze pomyślałam, że wspomnę o butach, bo one naprawdę, słuchajcie, mi się rewelacyjnie sprawdzają, a czasami się pojawiały pytania, więc od razu mówię, to są Nike, nie pamiętam dokładnego modelu, ale oczywiście napiszę wam na dole i podlinkuję. Są świetne, bardzo wygodne, bardzo dobrze mi się w nich biega, wszystko tak mi mięciutko, stopa jest stabilna, także ja jestem bardzo zadowolona, no i też są ładne, podobają mi się, więc i praktyczne, i wygodne, i ładne. Witam się z wami trochę później, ale właśnie jadę na szybkie zakupy. Wiem, co chcę kupić, a jest to prezent ode mnie i od siostry dla naszej kuzynki, która przyjeżdża w czwartek w odwiedziny z ciocią, z moją chrzestną. Idę jednak dzisiaj, tak wiecie, wybiegłam w koszulce i założyłam tylko bluzę, bo jutro nie będę miała samochodu, więc po prostu już chciałam to dzisiaj załatwić, bo jutro kolejne rzeczy tutaj w samochodzie będą robione, czy sprzęgło i takie tam rzeczy już są porobione, ale będziemy w końcu mieli, będziemy mogli puszczać muzykę z telefonu, nie przez kabelek, tylko przez Bluetooth, tak wiecie, normalnie jak mogłoby być. No ten samochód już ma trochę lat, wtedy jeszcze tego nie było. Natomiast tak, kupiliśmy taki panel i to będzie wbudowywane do środka, będzie można fajnie puszczać muzykę. To mieliśmy taki kabelek tutaj i wiecie, przez AUXa się puszczało muzykę z telefonu. Więc tak, jutro nie mam samochodu, stwierdziłam, że to załatwię dzisiaj, także jedziemy zobaczyć, czy są te rzeczy, które oglądałam online, bo sprawdzałam, że powinny być. Mam nadzieję, że uda mi się kupić. Thank you.
No dobrze, kochani, wróciłam do domu, byłam w plusie, bo musiałam przedłużyć umowę, bo kończy mi się w piątek i przy okazji weszłam do Empiku i zobaczyłam, że jest Traveler Japonia, a to jest jedno z naszych marzeń z Kubą, żeby wybrać się do Japonii i zobaczyć między innymi wulkan Fuji. Jak tylko zobaczyłam, że jest ten Traveler Japonia, bo to jest to takie wydanie marzec-maj na 3 miesiące, to mówię, od razu biorę, dlatego że my mamy prenumeratę. Tak naprawdę dzisiaj przyszedł ostatni chyba numer z naszej prenumeraty, taką co miesięczną i tam są różne rzeczy, ale co jakiś czas wychodzi właśnie taki dedykowany, na przykład Japonia czy jakieś inne miejsce. No wiecie, różne są wydania, myślę, że można jeszcze gdzieś tam poprzednie też sobie kupić, ale mówię, dobra, biorę, na pewno kiedyś się przyda, a też warto zbierać pomysły. Kuba co chwilę coś przegląda, jakieś filmiki, kanały na YouTubie już poznajdywał i regularnie od dłuższego czasu ogląda, więc cały czas tak naprawdę coś tam widzimy nowego, ale myślę, że fajnie będzie tak sobie, wiecie, przejrzeć i zobaczyć też jakieś ciekawostki, coś co można sobie zapisać. Zobaczcie, nie no, te w ogóle wiśnie kwitnące tam, to jest jakiś hit. W ogóle dla mnie Japonia kulturowo, zwyczaje ich, wszystko jest bardzo ciekawe, więc też chętnie się tutaj zapoznam z jakimiś tekstami, z jakimiś ciekawostkami. Zobaczcie, jak pięknie to wszystko tutaj wygląda. No rewelacja, naprawdę. Także wzięłam, będziemy sobie przeglądać i czytać i w końcu do tej Japonii polecimy i na pewno wtedy będę nagrywać vlogi, takie wiecie, relacjonowanie podróży, ciekawostki i tak dalej, bo chcę mieć z tej podróży takie faktycznie taką pamiątkę szczegółową, co nam się udało zobaczyć, co nas zaskoczyło, zaciekawiło. To jest też dalszy kierunek, więc myślę, że takie vlogi mogą komuś się kiedyś przydać, jeśli będzie chciał się wybrać, ale też sama dla siebie chcę mieć taką wideo pamiątkę, więc na pewno z tej podróży. Jak jeszcze by nam się kiedyś udało wybrać na jeszcze jedną taką moją podróżą marzeń, są Hawaje, więc no mam nadzieję, że to się uda. Tak sobie powiedziałam kiedyś, że chciałabym się tam udać przed 40 urodzinami, może uda się wcześniej, może uda się chwilę później, no nie wiadomo, ale fajnie by było to zobaczyć wcześniej niż później. Więc tak, Traveler i oprócz tego jeszcze pokazywałam Wam, że byłam w Sephorze i w Rossmanie w sumie i wzięłam, słuchajcie, taki róż z marki Neo Makeup. Bardzo przypomniał mi róż z Rare Beauty, bo ma bardzo podobne opakowanie. No tam jest takie bardziej różowe, ale chodzi mi o kształt i w środku też wygląda podobnie, ale kolor mi się bardzo podoba. Był jeszcze drugi, ale to już zdecydowanie nie dla mnie, on był taki lekko w brąz. Chciałam coś takiego żywszego na wiosnę, więc będę testować. Ja uwielbiam rzeczy w kremie, róże, brązery. Naprawdę polubiłam się z tymi kremowymi formułami po tych produktach z Paese, więc jak tylko to zobaczyłam, a chciałam sobie kupić ten róż z Rare Beauty w takim opakowaniu i jeszcze kusi mnie róż w płynie taki w tubce, tak wygląda trochę jak błyszczyk, więc może w końcu się zdecyduję, ale jak zobaczyłam to, to stwierdziłam, no muszę przetestować. Więc tak, nie widziałam wcześniej tej marki, jakoś nie zwróciła nigdzie mojej uwagi, ale wiecie, jak były wystawione te róże, to tak patrzę, mówię, kształt podobny, więc tak, będę testować, dam Wam na pewno znać, jak się sprawdza, a może też jutro rano sobie nałożę, to pokażę Wam, jak będę robić makijaż. Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w czwartek z kawą w dłoni w kubku z Kopenhagi. Chwilę siedziałam przy komputerze i biorę się za porządki. Dzisiaj mam gości. Przyjeżdża do Gdańska moja ciocia i kuzynka. Właściwie do mnie i do mojej siostry w odwiedziny. Także dzisiaj się spotykamy, odbieramy je z dworca. Pewnie też pójdziemy na spacer właśnie gdzieś tam w okolicach głównego Gdańska. Natomiast też chcę tutaj posprzątać troszeczkę już przed weekendem, a też idealnie na gości, bo pewnie później tutaj przyjdziemy. Też pewnie do mojej siostry zajdziemy, bo kuzynka jeszcze u nas nie była. Więc tak, kawa i za chwilę zaczynam szybkie porządki, więc dosłownie takie przebitki, mini clean with me, zapraszam. Ale będzie przy okazji też już posprzątane przed weekendem, więc jutro w piątek nie będziemy musieli już nic sprzątać. My heart stops beating when my headlight's shining on her.
She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like dobrze, kochani, czas otworzyć w końcu ten pojemnik automatyczny na karmę. Paczka przeleżała już prawie cały tydzień, no bo odebraliśmy ją w sobotę, jak wracaliśmy z Torunia. Dzisiaj mamy piątek, więc czas najwyższy. Co prawda nigdzie nie jedziemy, ale stwierdziłam, że otworzę. Zobaczę, jak to wygląda, bo tak odłożyłam do biura tą paczkę i przeleżała. I może w weekend sobie przetestujemy, także otwieram. Oho, główna zainteresowana już jest. Hej! W ogóle to jest bardzo lekkie. Jak wracałam z tym, jak to wyjęłam z paczkomatu, to mówię, kurczę, jakie to lekkie. Myślałam, że będzie cięższe, chociaż teraz jak to wyjęłam, to jednak troszkę waży. Mamy upgrade z Konwersów. Nowy, świeży kartonik. No dobra, otwieram. I mamy w środku pojemnik. Do niego trzeba dołożyć jeszcze baterię. Ale tak to wygląda. Naprawdę fajne, lekkie. Myślałam, nie wiem czemu, że to będzie jakieś mega ciężkie. Tutaj się chyba... Tak, tutaj można podnieść. No i właśnie jest 5 pojemników. Jeden jest zawsze odkryty. No i te kolejne się otwierają, jak już przychodzi odpowiednia godzina. Możecie sobie ustawić właśnie, kiedy się otwierają kolejne 4 okienka, że tak powiem. No i tak, tutaj w środku są te chłodzące wkłady. Potrzebne są 3 baterie, więc zaraz włożę, żeby już tutaj były. Może przetestujemy sobie właśnie teraz przez weekend. Wiecie, czy będzie chciała w ogóle z tego jeść, albo żeby chociaż się po prostu z tym oswoiła, że jak gdzieś wyjdziemy na dłużej, wiecie, nawet na pół dnia, to już tutaj 2 posiłki czy coś można jej ustawić. No i wtedy jej się otwiera to okienko, teraz żebym tylko to dobrze włożyła. Okej. I tu się wszystko wtedy przesuwa dookoła i nie macie żadnego kabla, nie musicie tego stawiać koniecznie tam, gdzie jest kontakt, bo na przykład my tutaj, wiecie, mamy miskę przy... tutaj w rogu, no i tutaj nie ma żadnego kontaktu. Nie miałabym do czego podłączyć, a jednak, wiecie, jak kot jest przyzwyczajony, znaczy jakby była głodna, to pewnie by gdzieś indziej podeszła i zjadła, ale właśnie fajnie, że to jest na baterię i nie musi być, wiecie, blisko kontaktu, więc tak, mamy 4 pory, więc myślę, że w weekend potestujemy. Zaraz to też umyję, żeby było wszystko czyste. Wiadomo, że to jest głębsze niż ten talerzek, na którym ona je, natomiast tutaj priorytetem jest po prostu to, żeby miała świeże
jedzenie o tej porze, o której zwykle je. No na co dzień dostaje na takim płaskim talerzyku i z tego jej się dobrze je. Tutaj jest głębsze, ale myślę, że da sobie radę, bo ona też już z głębszych jadła i nie przeszkadzało jakoś to bardzo, więc zobaczymy, słuchajcie. No zobaczymy, dam wam znać, jak się sprawdza i też jak gdzieś będziemy wychodzić albo wyjeżdżać, no to zobaczymy, czy jak wrócimy, to będzie pozjadane, czy zostawione, więc będziemy testować, ale chciałam po prostu już coś kupić z waszego polecenia, co już dużo osób używało i co potencjalnie może nam się po prostu sprawdzić w przyszłości, jak będą jakieś wyjazdy i tak dalej, żeby po prostu coś takiego w domu było. A druga paczka do rozpakowania, to już widzicie, Molly już tutaj zajęła swoje rzeczy. No dobra, Misia, daj mi pokazać. Paczka dotarła wczoraj i tutaj wyciągnęłam jej jedną puszkę, ale mamy zapas karmy. Trochę tego wzięłam już jak zamawiałam. Ma tutaj indyk, kaczka, kurczak. To właśnie jest to, co otworzyłam. Trzy takie po sześć. I oprócz tego ma jeszcze drugi smak. I to jest cielęcina i serca kurczęce. Nie zamówiłam jej tego trzeciego, który niby lubiła, ale no... Ostatecznie po tamtej puszce się źle czuła, nie wiem, czy to była wina tej puszki, czy coś, teraz już jest w porządku. Żwirek i tutaj zapasowe opakowanie tej pasty na kłaki. Mamy co prawda jedno całe, aktualnie otworzyłam, ale żeby jedno było w zapasie. Zostajesz tutaj? Mięciutko ci na żwirku. Więc tak, trochę puszek zamówiłam, jeszcze kilka mamy tych z Kosmy tuńczyków, które jej daję tak dodatkowo, ale tutaj jest ta pełnoporcjowa karma, więc zaraz trochę tutaj rozpakuję do tej szuflady tutaj, jakiej dajemy jedzenie, a trochę chowam w pralni, jest specjalna półka na te rzeczy, więc wszystko można pochować, ale zawsze kilka puszek mam już tutaj, wiecie, w kuchni, żeby było blisko, więc zapas karmy masz, młoda. Cieszysz się? Niedawno wstała. No, także mamy karmę, mamy żwirek i jest pasta na kłak. Więc tak, słuchajcie, dzisiaj piątek unboxingu, początek. Molly już się czuje dobrze. Wczoraj już wariowała, jak byli goście. Z wszystkimi się już bawiła, więc już kot wrócił do normy. Dobra, idę to wszystko poodkładać. Witam was w niedzielę, my właśnie wychodzimy na spacer, jedziemy do Gdyni, do Orłowa, a później do znajomych w Gdyni. Zwykle niedziela jest taka domowa dla mnie, no make-up i nie wychodzimy, ale odwróciliśmy sobie trochę te dni i wczoraj był taki dzień interesowy w domu. Ja sobie zrobiłam pedi, wiecie, robiłam paznokcie, byliśmy też na małym spacerze, ale taki ogólnie luźny dzień, a dzisiaj wychodzimy. Zaczęliśmy też właśnie testy tego automatu na karmę. Póki co powiem wam, że wrażenia bardzo dobre. Poporcjowałam jej jedzenie właśnie na te posiłki, powkładałam, oczywiście wcześniej zmroziłam te wkłady chłodzące, to całe urządzenie jest na baterię, ustawiłam jakby aktualną godzinę i godziny kolejnych posiłków i ten pierwszy ustawiliśmy sobie chwilę wcześniej, żeby właśnie sprawdzić, jak ona zareaguje w ogóle na to obracanie się tego sprzętu i
usłyszała dźwięk, chwilę ją to zaciekawiło, ale jak zobaczyła, że jest jedzenie, to od razu podeszła i zaczęła jeść, więc znaczy tą pierwszy posiłek zjadła, bo ten pierwszy jest od razu odkryty, ale wiecie, później rano dałam jej po 8 ten pierwszy, trochę później, bo później wstałam, ale ten drugi miałam mieć na 10, więc chwilę wcześniej ustawiłam, żeby zobaczyć właśnie jak zareaguje i nie ma problemu, więc możemy spokojnie to zostawić i wiemy, że coś tam zje, bo ja po prostu jak widzi jedzenie, to ją nie interesuje z czego, byleby zjeść, także bardzo fajnie. Gdzieś tam w małych boczkach tego pojemnika może nie dosięgnąć, bo widziałam, że tak w rogach zostaje, ale tam w centrum jakby, jak jest położone jedzenie, to wszystko zjada, więc większość na pewno zje, także spokojnie możemy ją tutaj zostawić. Co prawda nie wychodzimy dzisiaj na cały dzień, ale stwierdziłam, że to będzie też dzisiaj dobry dzień w weekend przetestować właśnie jak ona reaguje i później nawet jak wrócimy, zobaczy, czy faktycznie podchodzi do tego i je. Nie będziemy tego codziennie używać, ale żeby mieć taką, żeby ją też oswoić z tym, że czasami to jest i żeby mogła z tego też jeść. Więc tak, my się zbieramy, idziemy na spacer. Ja dzisiaj w bluzie pina colada. Jedziemy na Orłowo, a później na kawę i ciacho do znajomych, bo podobno jest Karpatka. Bardzo lubię, dawno nie jadłam, więc bardzo chętnie. A waterfall, thought the stars would never let you down, and you keep on thinking you could save yourself, but that's love, that's just love. You should know some things will hurt, and you'll end up getting burned. I just hope bardzo fajnie. Molly zjadła z tego automatu. Co prawda nie wszystko, bo jeszcze jej się kolejne okienka otworzą, ale to ostatnie, które jej się otworzyło, ostatecznie zjadła. Poprzednie chyba tylko tak troszkę, więc już wiecie, poszła spać. Widziałam na kamerce, że długo spała i dopiero na kolejne obudziła się i zjadła. Całe było wszystko wyjedzone. Więc fajnie, bo wiemy już, że jeśli jest głodna, to z tego je. Fakt, że jeśli prześpi, to jedno, no to jakby jeden posiłek pomija i po prostu to się zakryje i otworzy się kolejne, ale zawsze ma otwarte, więc jak wstanie i jeszcze będzie przed czasem kolejnego okienka, to może jeszcze dojeść. No i rano też sprawdziliśmy, że się nie boi tego, jak to wiecie, się przekręca czy coś, nie jest to też jakieś bardzo głośne. Więc fajnie, że dzisiaj mogliśmy zrobić taki test tego urządzenia i sprawdzić, jak to będzie działało, żeby też się trochę z tym zapoznać, jeśli będziemy gdzieś kiedyś jechać właśnie na przykład na cały dzień, albo ktoś będzie zostawał z Molly, a będzie musiał iść do pracy, no to też może jej nałożyć jedzenie tak do tej 16 czy do którejś, żeby po prostu miała te posiłki dostarczane w mokrej karmie. Więc ja jestem naprawdę zadowolona. Byliśmy dzisiaj też w Orłowie, jak widzieliście, i było cudownie. Prawda, na maksa wiało, ale dzisiaj chyba jest po prostu jakiś taki naprawdę silny wiatr, no bo tutaj codziennie wieje, ale nie aż tak. Ale było pięknie, na molo trochę bardziej oczywiście wiało, ale gdzieś tam przy plaży, jak już szliśmy w stronę klifu, to było naprawdę przyjemnie, słonecznie i w słoneczku było
było ciepło. Później byliśmy u znajomych na kawie, a później razem przeszliśmy się na Świętojańską i tam Kuba wypatrzył, że otworzyła się nowa chińska restauracja. No i chyba w piątek teraz miała otwarcie, więc Kuba mówił, że chciałby tam się kiedyś wybrać i tak się stało, że były wolne stoliki, więc stwierdziliśmy, że siadamy i coś zamówimy i było naprawdę smacznie. Fajne takie dosyć minimalistyczne wnętrze, bo nie było jakby za dużo jakichś dekoracji. Także nowe miejsce na mapie Gdyni, także jeśli szukacie czegoś w tym stylu, to polecam zerknąć, bo naprawdę nam smakowało, więc myślę, że warto zerknąć. Menu nie jest jakieś bardzo długie, na ten moment przynajmniej nie wiem, czy będzie coś tam dodawane, natomiast są ciekawe pozycje i można coś fajnego sobie wybrać do zjedzenia. No i wróciliśmy i już popołudnie spędzamy z Moli, pół dnia przespała, więc teraz pewnie będzie chciała się bawić, więc ja myślę, że niedługo to już w ogóle zmyję sobie makijaż, może coś sobie obejrzymy, ja też może sobie włączę jakiegoś YouTube'a, mam parę rzeczy do przejrzenia, różne strony internetowe i gdzieś tam, wiecie, zawsze są takie rzeczy, które zostawiacie na weekend, że a, tym się zajmę w weekend, w tygodniu, wiecie, inne rzeczy są priorytetami, więc chciałabym niektóre z tych rzeczy dzisiaj z listy odhaczyć, także popołudnie spędzamy już w domu, ale było naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo fajnie, więc cieszę się, że taki spontaniczny w sumie dzień, bo tak na spontanie nam się te wszystkie plany klarowały i tak ten spacer rano dołożyliśmy, no ze znajomymi byliśmy umówieni, ale jakby wiecie, wszystko tak się fajnie poukładało, jeszcze ta pogoda, więc miło spędzona niedziela, wczoraj tak domowo, dzisiaj trochę aktywnie, spacerki, ale tak, tak jak mówię, bardzo fajny dzień, więc co, ja już chyba będę kończyć tego vloga i tak już dzisiaj się nic nie wydarzy i tak, taka tygodniu dawno tego formatu nie było. Mi się przynajmniej wydaje, że już jakiś czas takiej typowej tygodniówki nie nagrywałam. Być może były łączone z więcej niż dwóch dni vlogi, ale chyba takiej tygodniówki już trochę nie było. Więc tak, mam nadzieję, że taka tygodniówka Wam się podobała. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i zapraszam Was również do kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, o nowych vlogach. Widzimy się już niedługo na kanale i w podcaście. Podcast teraz będzie chyba co dwa tygodnie. Zobaczymy, będę Was informować. Także do zobaczenia. Buziaki. Pa!